Cześć. W tym odcinku o systemie F&Home skorzystamy z szablonu. Zapraszam na film. Taśmą RGB możemy sterować w różnoraki sposób w tym systemie. Najprostsze to użycie do sterownika PWM3 przycisku RGB. Tak wygląda ten układ w konfiguratorze. W zakładce Projekt, Zmień projekt, producent przygotował parę różnego rodzaju szkiców, szablonów. Wybierzmy pływające światło. Aby uzyskać efekt pływającego światła, użyto oprócz sterownika trzykanałowego niskiego napięcia także dwa sterowniki scen świetlnych, a także parę układów logicznych, takich jak iloczyn logiczny, inwerter logiczny, multiwibrator monostabilny, a także generator impulsów. Wszystkie elementy są już spięte w logiczną całość. Do naszych zadań należy teraz rejestracja modułu. Symbol antenki przy module oznacza, że moduł nie jest jeszcze zarejestrowany w systemie. Uruchamiamy projekt. Po czym prawym przyciskiem myszy na module PWM3 wybieramy Rejestruj. Po naciśnięciu przycisku moduł zostanie zarejestrowany w konfiguratorze. Ponownie uruchamiamy i przechodzimy do aplikacji mobilnej w smartfonie. W aplikacji przechodzimy w tryb edytora, po czym dodajemy przycisk, który został stworzony w konfiguratorze. Jest to przycisk włącz-wyłącz. Wychodzimy z trybu edytora. Po włączeniu układu zmienia się intensywność świecenia oraz kolorystyka. Wydaje się tak, jakby światło pływało. Stąd nazwa szkicu pływające światło. Taki układ może nam się przydać przy tworzeniu różnego rodzaju scen świetlnych. Dziękuję za uwagę.